Duża jadalnia, czyli dawna sala bankietowa, usytuowana jest w najbardziej reprezentacyjnej części pałacu, z widokiem na ulicę Zachodnią i Ogrodową. Sala ta posiada pełen przepychu wystrój, nawiązujący do sztuki dworskiego baroku. Całość dekoracji ma swój czytelny program ideowy, podkreślony przez monumentalność, przepych i symbolikę. Na ścianach wyłożonych dębową boazerią można odnaleźć takie dekoracje jak kartusze, wstęgi, kokardy oraz girlandy owoców, które miały być symbolem bogactwa i zamożności właścicieli. Powyżej biegnie fryz, oddzielony od dolnej partii rozfalowanym gzymsem. Na jego dekoracje składają się rzeźby z polerowanego gipsu, eleganckie sztukaterie oraz obrazy wykonane techniką olejną na płótnie. Zostały namalowane na zlecenie rodziny Poznańskich przez Samuela Hirschenberga w 1903 roku w Monachium. Zaliczane są do sztuki postimpresjonizmu z elementami malarstwa symbolizmu. Dwa z nich, zatytułowane Wjazd i Muza, osadzone zostały wysoko nad drzwiami na ścianie zachodniej, natomiast dwa pozostałe, Kobieta z owocami i Pożegnanie, na ścianie północnej powyżej kominka. Wystrój wnętrza pochodzi z ostatniej przebudowy pałacu rozpoczętej po 1900 roku, wkrótce po śmierci seniora rodu Izraela Poznańskiego. Dlatego też w symbolice dekoracji ściany północnej dominują elementy mówiące o nieśmiertelności, przemijaniu i cyklicznym odradzaniu się życia. Pano we fryzie przedstawia scenę pożegnania. Paw jako symbol nieśmiertelności pojawia się zarówno w obrazie, jak i w formie dekoracyjnej witrażowej figurki nad kominkiem. Natomiast motyw wieńców w kapitelach i pilastrach obudowy kominka stanowi metaforę pór roku i symbolizuje przemijanie i odradzanie się życia. Para umieszczona na zwieńczeniu wysokiego kredensu na ścianie zachodniej to alegoria przemysłu i handlu. Przedstawia dwie siedzące postacie wsparte o umieszczoną w łodzi kulę, symbolizującą glob ziemski. Mężczyzna trzyma w ręku kłąb bawełny i wstęgę. Kobieta zaś podtrzymuje uskrzydlone koło, wsparte na udzie. Duetowi towarzyszą z dwóch stron kolejne przedstawienia usytuowane nad bliźniaczymi kolumnami. Alegoria urodzaju przedstawia kobietę trzymającą wiązkę roślin, być może boginię Demeter, oraz mężczyznę wspartego na pługu. Alegoria fortuny przedstawia zaś boginię powodzenia i pomyślności Fortunę oraz brodatego mężczyznę z papirusem w ręku, stojącego w łodzi. Postać brodatego mężczyzny niekiedy interpretuje się jako przedstawienie Izraela Poznańskiego, który w roli pioniera i posłańca otwiera drogę do rozwoju handlu na wschód.